Drodzy przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. Jestem również człowiekiem, tak jak tutaj moi przyjaciele, który spotkał się prawdziwie z Jezusem. Przyszliśmy wam dzisiaj tutaj ogłosić tą dobrą nowinę i to jest dla was dzisiaj dzień, który może prawdziwie odmienić wasze życie. Wiecie, przyjaciele, ten świat jest skazany na porażkę. Ten świat jest skazany na zagładę tylko dlatego, że każdy człowiek wybrał swoją drogę. Każdy człowiek odwrócił się od Boga i poszedł w swoją własną stronę. Wiecie, wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale my dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby ci powiedzieć o tym, że droga do Boga wiedzie przez Jezusa Chrystusa. I tylko przez Jezusa, tak jak my, możesz zostać zbawionym jeszcze dzisiaj. Drodzy przyjaciele, ja byłem przestępcą, który myślał, że moją tożsamość będą stanowić pieniądze. Ja myślałem, że moją tożsamość będą stanowić znajomości u ludzi, którzy mają jakieś konkretne układy w tym świecie. Jednak przyjaciele, kiedy ja zrozumiałem, że moje życie i każdego człowieka życie kończy się wtedy, kiedy trzeba umrzeć, to ja zacząłem szukać drogi prawdy. Wiecie, ja zboczyłem w swoim życiu bardzo. Ja poszedłem w swoją stronę, okradałem ludzi, brałem narkotyki. Wyjeżdżałem do krajów trzeciego świata, aby kręcić lewe interesy. Jednak w pewnym momencie swojego życia moje życie uległo całkowitej porażce. Znalazłem się w więzieniu i w tym więzieniu zacząłem prawdziwie szukać Boga, ponieważ grzech i błędy, które ja w życiu popełniłem, sprowadziły mnie do tego miejsca, że zrozumiałem, że muszę szukać Boga i muszę szukać prawdy. Muszę szukać tej drogi, która jest jedyną drogą, która prowadzi do życia. I wiecie co? Odnalazłem tą drogę. Osobiście zawołałem do Jezusa. Osobiście zapłakałem nad marnością swojego życia. Wiecie, ja zrozumiałem, że moje życie jest marne i nic nie warte. Dzisiaj wiem i dzisiaj przychodzę wam z poselstwem, aby powiedzieć wam o tym, że życie każdego z was, jeśli nie pojednaliście się z Jezusem, jest martwe i skazane na porażkę. Wiecie, tak naprawdę człowiek, kiedy już jest na łożu śmierci, albo zagląda mu śmierć w oczy, wtedy ludzie szukają Boga, wtedy często jest za późno i wtedy nie jest to najlepszy moment, aby pojednać się z Bogiem, kiedy jesteś albo półmartwy na łóżku leżysz, albo wtedy, kiedy już nie możesz nic wypowiedzieć, ani jednego słowa. Drodzy przyjaciele, musicie narodzić się na nowo. Każdy z was musi się nawrócić, a nawrócić się, to znaczy narodzić się na nowo i stać się z człowiekiem, który ma teraz takie toki myślowe, jakie ma. Wielu z was nie wie kompletnie, kim jest Jezus. Słyszeliście tą nazwę, ale nie wiecie, co On zrobił. Nie wiecie, jak potężne jest dzieło, którego On dokonał. Bo gdybyście wiedzieli, to byście zapłakali nad swoim życiem i byście uwierzyli, że to On jest jedyną waszą drogą. Drodzy przyjaciele, ja w 2014 roku pojednałem się prawdziwie z Jezusem. Zawołałem do Boga, powiedziałem: Boże, moje życie jest skazane na porażkę. Ratuj mnie, bo ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie wiem, jaką mam drogę obrać i nie wiem, jak mam żyć. Narobiłem już tyle dziadostwa w swoim życiu i potrzebuję teraz Ciebie. Uratuj mnie. Otworzyłem Słowo Boże i przeczytałem, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, aby każdy mój grzech, aby wszelkie dziadostwo, którego się dopuściłem w życiu, On wziął na siebie. On zapłacił za mnie. Zapłacił za wszystkie moje błędy swoim własnym cierpieniem. Kiedy ja to przeczytałem, zrozumiałem, że moje życie tylko w rękach Jezusa jest coś warte. Zrozumiałem, że potrzebuję Zbawiciela. Zrozumiałem, że ja potrzebuję tego Jezusa. Ja wtedy właśnie uwierzyłem prawdziwie i powiedziałem: Jezus, ja w Ciebie wierzę. Jezus, tylko Ty mnie możesz uratować. Jezus, ja Ci dziękuję za to, że Ty wziąłeś wszystkie moje winy na siebie. Jezus, ja ogłaszam Cię moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie uratowałeś. Przyjaciele, ja to zrobiłem z głębi swojego serca. Ja nie
stosowałem się do jakichś reguł religijnych, które narzuca ten świat, które narzuca religia. Mnie to nie interesowało. Mnie interesował oryginał. Oryginał. Bycie jak najbliżej oryginału. A tym oryginałem jest Jezus Chrystus. Wiecie, człowiek próbuje różnych dróg, które są drogami, które są tak zwanymi podróbami. Wszelka inna forma przyjścia do Boga, jak i inna niż przyjście przez Jezusa, jest podróbą, jest drogą nic nie wartą, jest drogą skazaną na porażkę. Drodzy przyjaciele, zawołajcie w swoim domu do Jezusa, póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj, póki jest dzień, który się nazywa dzisiaj, póki jest ta możliwość, która się nazywa dzisiaj. Zawołajcie do Jezusa, zawołajcie do Niego, bo tylko w Jego rękach jest wasze życie, tylko w Jego rękach jest wasz los. Drodzy przyjaciele, nie bagatelizujcie tego poselstwa. Nie myślcie sobie, nawrócimy się kiedyś tam. Nie myślcie sobie, że możecie przyjść do Jezusa poprzez Maryję. Nie myślcie sobie, że jest inna droga, jak tylko wasze bezpośrednie podejście, wasze bezpośrednie przyjście do Pana Panów i do Króla Królów. Drodzy przyjaciele, zawołajcie z głębi waszego serca do Jezusa jeszcze dzisiaj, a będziecie żyć.